9 lutego wspominamy świętą Apolonię, dziewicę i męczennicę. Pierwszy historyk Kościoła, Eusebiusz, przytacza list świętego Dionizego Wielkiego, który opisuje pogrom chrześcijan, jaki miał miejsce w Aleksandrii pod koniec 248 lub na początku 249 roku. Rzucono się na domy chrześcijan, wyznawców Chrystusa, wywlekano siłą z ich mieszkań, zabijano, a ich dobytek grabiono. W tych właśnie okolicznościach zginęła święta Apolonia. Być może Dionizy był naocznym świadkiem wydarzeń, na pewno znał świadków. W jednym z fragmentów owego listu znajduje się opis męczeństwa świętej Apolonii. Apolonia była już podeszła wiekiem, a jednak poganie, nie patrząc na to, rzucili się na nią, zmiażdżyli jej szczęki i powybijali wszystkie zęby. Następnie tłum rozszalały żądzą krwi rozpalił stos przed miastem i zagroził świętej, że spali ją żywcem, jeśli nie będzie złorzeczyć Chrystusowi. Na to święta poprosiła o chwilę do namysłu, a potem gotowa na ofiarę, sama rzuciła się w ogień i spłonęła. Apolonia zdobyła się na ten heroiczny akt z obawy przed tym, by poganie nowymi katuszami i powolną śmiercią na stosie nie złamali jej woli. Nie była to więc śmierć samobójcza, ale bohaterskie oddanie życia za najwyższą wartość, jaką jest wieczne zbawienie. Żar jej miłości do Chrystusa był tak potężny, że stłumił w niej obawę przed męką ognia doczesnego. Równocześnie Apolonia dała poganom piękny przykład, że nie tylko nie lęka się pogróżek, ale sama jest gotowa oddać życie dla sprawy Bożej. Jej heroiczny czyn był także zachętą dla chrześcijan, by dla Chrystusa byli gotowi na wszelkie ofiary. Kult świętej Apolonii rozszerzył się rychło w całym chrześcijaństwie, tak na wschodzie, gdzie poniosła męczeńską śmierć, jak też na zachodzie. W Rzymie przy Bazylice Najświętszej Maryi Panny w Zatybrzu wystawiono jej bazylikę. Ikonografia przedstawia świętą z obcęgami dla przypomnienia, że zmiażdżono jej usta i wybito zęby. Święta uchodzi jeszcze dotąd za patronkę wzywaną w chorobach zębów i dziąseł. Pontyfikał krakowski z XV wieku nazywa świętą Apolonię patronką Regni Polonie, Królestwa Polskiego. Oskar Kolberg przekazał, że w niektórych regionach Polski w Wigilię świętej Apolonii poszczono, żeby patronka od bólu zębów raczyła je zachować w zdrowiu. Jej atrybuty to korona, księga, palma męczeństwa oraz stos, na którym spłonęła. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Apolonii, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.